Śpiewaliśmy dzisiaj El Shaddai, ja wywyższam Twoje imię. I wtedy usłyszałam, poniżony Kościół nie może mnie wywyższyć. Poniżony Kościół nie może mnie wywyższyć, bo jedynym Chrystusem na tej ziemi jest Kościół. Amen. Jeśli Twoje życie nie zajaśnieje gwiazda w południe, jeśli nie dasz się podnieść z prochu tej ziemi i posadzić z książętami tego ludu, tak jak mówi Boże Słowo, to nie wywyższysz Chrystusa. I wiecie, tydzień temu, w ogóle mnie znacie, tak? Przyszłam tutaj zamękniona, zupełnie poniżona. Tydzień temu Michał pomodlił się o mnie, żeby resztki poniżenia odeszły z mojego życia. I zdecydowałam się wystawić na widok, tak? Zobaczyłam zdjęcie dziewczyny z mieczem i pomyślałam sobie, to jestem ja. W ogóle kimże jesteś, żeby kwestionować to, w jakiej pozycji postawił cię Bóg. I zdecydowałam prezentować w ten sposób Boga. Ale wiecie, zawiesiłam to zdjęcie, powiedziałam, napisałam tam te słowa, piosenki, przebudzenia i zrezygnowałam z ewangelizacji. I przez cały dzień miałam jazdę w głowie. Dobra, zaprezentowałaś się światu tak, nie? Ale nic nie robisz. Ale nic nie robisz, nie głosisz Chrystusa, nie? Więc następnego dnia, rano, w sobotę to było, wystawiłam swoją placówkę ewangelizacyjną na swój ogród i zaczęłam się modlić przez mikrofon i zaczęłam uwielbiać Boga przez mikrofon. I podjęłam wyzwanie, bo jeżdżę tutaj, gdzie mnie nikt nie zna, głoszę Ewangelię. Ale u siebie na ulicy nigdy nie głosiłam Ewangelii. Głosiłam do ludzi, którzy jechali sobie, postali na peronie, nie? Ale podjęłam wezwanie, że będę chodzić po swojej ulicy. Będę głosić Ewangelię tam, gdzie mieszkam. I już ze Sławkiem zaplanowaliśmy, że powiesimy plakat przed swoimi drzwiami. Kiedyś się chowałam. Ale jak pamiętacie taką scenę, kiedy Shrek idzie ratować piękną, tak? I mówi do tej hałastry tam zgromadzonej na jego terenie, kto pójdzie ze mną. I tam jest taki osioł. I mówi, wybierz mnie, wybierz mnie, wybierz mnie. To wiecie co, ilekroć w ogóle podnoszę sztandar, to w ogóle tak mówię, wybierz mnie. I wiem, że jestem wybrana. I rozpoznałam czas. Rozpoznałam, że to ja zdecydowałam przed założeniem świata, żeby zejść na ten czas tutaj. I w ogóle każdy z nas to zrobił. Tylko ludzie tego nie rozpoznają. I nie bójcie się wielkości w was. Ja przez całe życie miałam wielkie marzenia, ale je zabiłam. I nie miałam mocy, żeby je spełniać. A teraz chcę je spełnić. Amen. 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 Thank you.